bo o prawa pacjentów w Polsce może się i dba, a prawa pacjentek są notorycznie łamane. Iza z Pszczyny, Marta, Agnieszka, Dorota z Bochni, Anna, Justyna, Agata i wiele innych kobiet by żyło, gdyby nie odmówiono im należnych im praw. Znowu, jak w średniowieczu, kobiety w Polsce umierają tylko dlatego, że zdecydowały się zajść w ciążę. To wy, politycy Zjednoczonej Prawicy, ponosicie odpowiedzialność za te śmierci, bo to wy wprowadziliście to prawo, które po prostu nas zabija. Zastraszyliście tym opresyjnym prawem słabych i złych lekarzy, którzy wolą nie pamiętać, że przede wszystkim zobowiązali się nie szkodzić.